Cześć, witajcie kochani w odcinku vlogowym. Minęły 2 tygodnie, kiedy jestem wylogowana. Możecie obejrzeć film, w którym zapowiadałam to, że wylogowuję się do życia realnego. I jak jest tego efekt? 2 tygodnie bez mediów społecznościowych. W szczególności zrezygnowałam tutaj z tych prywatnych mediów społecznościowych, czyli Facebook, gdzie wchodzimy na swój prywatny profil i obserwujemy, co u znajomych dzieje się na wallu. Z tego całkowicie zrezygnowałam. Nie wchodzę również, albo wchodzę bardzo rzadko na Instagrama. Tak jak wspominałam w poprzednim filmie, zrezygnowałam na początek, to był taki pierwszy krok, zrezygnowałam z obserwowania pewnych stron, czyli zrobiłam selekcję, odlajkowałam wszystko. To jest naprawdę kawał roboty, dlatego że my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak przez wiele lat różne strony lajkujemy i gdzieś one nam tam później pojawiają się w wynikach, czy jak wchodzimy na walla, no to gdzieś tam nam się te strony pojawiają, tak? A odlajkowywanie tego zajęło mi chyba pół dnia, nawet nie spodziewałam się, że przez tyle lat taką ilość rzeczy polubiłam. Kolejna rzecz, że kiedy coś mi się pojawiało, to dawałam odobserwuj, czyli przestań obserwować, a później stwierdziłam, że właściwie to lepiej by było wyrzucić znajomych i wtedy wchodząc na Facebooka nie mam nikogo. Po moim ostatnim filmie otrzymałam wiele wiadomości, w których mówicie, że to nie jest sposób, że to nie jest dobre, no bo przecież kontaktujemy się z ludźmi gdzieś z daleka, że kwestia tego, jak się korzysta z Facebooka, że trzeba to robić umiejętnie. Otóż ja mam wrażenie, że no to jest takie troszkę racjonalizowanie. Oczywiście to jest moje zdanie, Wy możecie mieć swoje. Jeżeli jesteś osobą uzależnioną od mediów społecznościowych i jeżeli pod przykrywką tego, żeby z kimś sobie właśnie porozmawiać, korzystasz z tego typu narzędzi, to zastanów się przede wszystkim, ile czasu Ci to zajmuje. Ja chciałam się w tym filmie podzielić tym, co ja przede wszystkim zyskałam. To są 2 tygodnie, jak nie wchodzę na Facebooka. I dlaczego to zrobiłam? No, o swoich powodach powiedziałam w poprzednim filmie, ale dlaczego wyrzuciłam znajomych, dlaczego zrobiłam tak radykalnie? No kochani, to jest tak, jeżeli ktoś jest uzależniony od alkoholu, tak, i idzie na terapię, i idzie na grupę wsparcia, to nie wyobrażam sobie, aby na początku, w szczególności tego odwyku, wszędzie dookoła stały butelki i chodził dalej na imprezy, chodził dalej do knajpy, tylko sobie pogadać, po prostu nie pijąc, tak? Jest taki fajny film na YouTubie, Słaba, silna wola. Nie wkleję Wam tutaj, ale wkleję na dole w opisie, dlatego że film jest bardzo zabawny i właśnie to pokazuje, jak coś mi się za tą silną wolę należy. Więc myślę, że wiele osób w ten sposób może niestety podchodzić, czyli coś mi się za tą silną wolę należy, wejdę sobie na Facebook, ach, zrobię sobie trochę takiego teraz dnia dziecka i pooglądam posty. Otóż ja uznałam, że jestem osobą uzależnioną, która ma problem z Facebookiem, czy problem z mediami społecznościowymi, spędzam tam dużo czasu. Dlaczego to robię? Myślę, że był to efekt takiego przepracowania, czyli sytuacje, zauważyłam, że są to sytuacje, w których czuję przesyt, przepracowanie, zmęczenie, to tak dla relaksu sobie tam wejdę, pooglądam. No to lepiej dla relaksu po prostu na chwilę zamknąć oczy i faktycznie sobie odpocząć, to nam daje dużo więcej, bo kiedy wejdziemy na Facebooka, to zawsze tam po prostu ugrzęźniemy, a później te tematy nas prześladują, bo ktoś coś tam ma, bo coś. To już powiedziałam w ostatnim filmie, że my po prostu zaczynamy żyć życiem innych osób zamiast swoich własnych. No ale taki przydługawy wstęp. Chciałam powiedzieć, co zyskałam przez te 2 tygodnie. Otóż okazuje się, że zdecydowanie szybciej wykonuję swoją pracę. To jest niewiarygodne, bo do tej pory zawsze piętrzyły mi się różnego rodzaju obowiązki. Sterta rzeczy, listy do zrobienia. Też opowiadałam w filmie, dlaczego listy demotywują. No takie listy bardzo niestety mnie demotywowały, bo okazywało się pod koniec dnia, że praktycznie jedną rzecz mi się udało zrobić i wciąż tak jest, że wpadają mi rzeczy niezapowiedziane. Wstaję na przykład o godzinie 8 rano, w spokoju miałam sobie zjeść śniadanie, no bo miał być to taki leniwy dzień, zwykle jednak staram się wstać wcześniej, a tu nagle telefon, że muszę z domu wyjechać. No i oczywiście cały plan legł w gruzach. Ale od kiedy nie mam Facebooka, to zauważyłam, że nawet takie sytuacje, które mi się pojawiają, że muszę gdzieś pojechać i nie mogę realizować tego planu, i tak później realizuję ten plan i robię go bardzo sprawnie. Dlatego, że kiedy siadam nad czynnością A, to robię ją od godziny tej do tej,
i w tym przedziale czasowym wykonuje tylko to zadanie. To zadanie jest dużo efektywniej wykonane wtedy. My mówimy, że kobieta ma podzielną uwagę, że może robić kilka czynności naraz, ale chyba to nie do końca tak jest. Fakt, że my możemy robić kilka czynności naraz, ale spróbuj oglądać na przykład teraz ten film i spróbuj jednocześnie przeglądać Facebooka Wall i zastanów się, ile po tych dwóch czynnościach, które wykonujesz, pamiętasz. Prawdopodobnie przeglądasz tylko tak i do końca nawet nie słuchasz, więc albo skupiasz się bardziej na słuchaniu, albo bardziej na oglądaniu. Niestety, pomimo tego, że zawsze twierdziłam, że kobieta ma podzielny umysł i może robić kilka rzeczy naraz, to jednak stwierdzam teraz, taka może już moja mądrość życiowa, że jednak lepiej jest zrobić jakąś czynność od początku do końca, a później zrobić drugą rzecz. Jeżeli miałoby być to przerywane, na przykład, że robisz trzy rzeczy naraz, to zrób najpierw jedną rzecz od godziny do godziny, później od tej godziny do tej siądź na tamtą rzecz, a później na tamtą. Nie da się robić trzech rzeczy w jednym czasie naraz. Jest to mega trudne i najczęściej nieefektywne i za każdym razem z powrotem musimy się jakby wgryzać w temat. Więc to jest rzecz, którą zauważyłam, kiedy nie przeglądam Facebooka, czyli nie przerywam sobie pracy, to dużo efektywniej tą pracę wykonuję. A zatem łatwiej mi się zmieścić w mojej złotej zasadzie 3x8, czyli 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku, 8 godzin snu, w szczególności te 8 godzin pracy wychodzi mi dużo lepiej. Siadam, robię. Nie odbieram w tym czasie maili, nie odbieram w tym czasie żadnych komunikatów. Staram się też wyciszyć telefon. No chyba, że czekam na jakiś ważny telefon, ale to wtedy patrzę, co się dzieje na telefonie, kto dzwoni i czy to jest istotny telefon, który muszę w danym momencie odebrać, czy jednak mogę oddzwonić. Także zdecydowanie lepiej zorganizowałam sobie pracę. Mój mąż często do mnie mówił, ty kobieto sobie źle organizujesz dzień. Jak ja jestem mistrzem organizacji. No ale z perspektywy tych dwóch tygodni okazało się, że jednak nie. Jakie były pierwsze dni po odstawieniu Facebooka? No pojawił się strach taki, co ja teraz zrobię, nie mam znajomych, nie będę mogła się dowiedzieć, kogo ktoś poleca, gdzie skorzystać z fryzjera, z kosmetyczki, gdzie w mieście można zrobić to czy tamto. Ale wiecie co, zauważyłam, że teraz dużo chętniej biorę telefon, dzwonię do znajomych, słuchaj, mogłabyś czy mógłbyś mi polecić to czy tamto, czy znasz kogoś, kto mógłby polecić? Te relacje międzyludzkie stały się zdecydowanie lepsze, zaczęłam się po prostu komunikować i sprawia mi to ogromną przyjemność, bo zauważyłam, że dużo szybciej załatwia się sprawy po prostu dzwoniąc, niż pisząc SMS-y czy pisząc maile. To jest niewiarygodne, jak my przez Messengera myślę, doszliśmy do tego, że po prostu wszystko piszemy, a zobacz ile czasu zajmuje Ci pisanie, ile szybciej byłoby wziąć telefon i dodzwonić się, tym bardziej, że słowo pisane jest często źle rozumiane. Jakbyśmy wysłali tą samą wiadomość do 4 osób i zapytali, co myślą i jak ją odebrali, to 4 osoby odbiorą ją zupełnie inaczej. Zdecydowanie łatwiej odbieramy pewne rzeczy, kiedy rozmawiamy, a jeszcze lepiej, kiedy rozmawiamy i się widzimy, bo widzimy też jakby mowę ciała, tak intencje tej drugiej osoby i możemy parafrazować, możemy się upewnić, czy na pewno dobrze tą osobę zrozumieliśmy. Więc tutaj widzę, że ten strach, który miałam po odstawieniu Facebooka, pokazał mi, że miałam chyba jeszcze większy problem, niż podejrzewałam, że mam. A więc usunięcie znajomych było to takie, no taki detoks, jak robią osoby, które są uzależnione, tak? Gdzie ta słaba, silna wola niestety działa. Weź, przestań jeść słodycze, kiedy wszędzie dookoła ci ludzie stawiają słodycze. Przestań jeść ciasto, kiedy wszędzie dookoła jest ciasto. Ludzie mi mówią w komentarzach, czy piszą do mnie wiadomości, to nie sztuka zrezygnować z Facebooka, jak się usunęło wszystkich znajomych, jak się tego Facebooka nie ma. Sztuką jest zrezygnować z niego, jak się go ma. No pewnie, no to spróbuj w takim razie odstawić słodycze, kiedy one stoją przed Tobą na stole. Spróbuj nie jeść ciasta, kiedy wszyscy dookoła jedzą. Spróbuj przestać jeść swoje ulubione produkty. Na przykład kochasz pizzę, chodź do pizzerii, ale nie zjesz pizzy. Jest to nierealne, w szczególności na początku, tak? I teraz z perspektywy tych dwóch tygodni, ja mam takie wrażenie, że mi się nawet nie chce wchodzić. Nawet gdybym miała tych znajomych, to chyba nie mam potrzeby tam wchodzić. Myślę, że to jest mimo wszystko wciąż za mały czas i bardzo łatwo wejdzie mi się znowu w ten nawyk przeglądania, dlatego nie ma opcji, nie zakładam Facebooka, nie wracam do znajomych, bardzo sobie cenię to, że mam teraz znajomych w realu, że mogę do kogoś zadzwonić, że mogę się umówić, że mam nawet na to więcej czasu, okazuje się.
Więc tak, szybciej robię swoją pracę, szybciej się wywiązuję z obowiązków, mam takie poczucie skuteczności, co jest niesamowite, skuteczności, czyli tak jak wcześniej myślę, o ja, tyle mam rzeczy do zrobienia, no nie chce mi się nic robić, żeby mi się tak chciało, jak mi się nie chce, bo i tak nie uda mi się tego zrobić. Teraz odhaczam zadania, które miałam do zrobienia, jest to niesamowite, budzę się z takim większym entuzjazmem, bo widzę, że te zadania są łatwiejsze do wykonania. Relacje międzyludzkie, to na pewno się poprawiło. Dużą przyjemność mi zaczęło sprawiać to, że mogę sobie z kimś po prostu porozmawiać. Niestety nie mam czasami na to czasu, bo rzeczywiście przez ten długi, długi czas gdzieś mi się nawarstwiły takie rzeczy, których nie zrobiłam. No i co, żeby nie przedłużać, no to poprawiła się praca, relacje międzyludzkie, kontakty rodzinne, no bo teraz nie mam po co zaglądać do telefonu, więc ten telefon gdzieś tam sobie leży, a ja po prostu spędzam czas z rodziną. Przestałam też robić zdjęcia. To, co sobie obiecałam, przestałam robić zdjęcia, dlatego że wydarzyła się taka rzecz. Byłam na urlopie w Szczecinie, natrzaskałam 2500 zdjęć. Przyjechałam do domu, oczywiście obiecałam wszystkim, że wyślę zdjęcia. Mój mąż, on się pyta, co ty robisz? Ja mówię, no zdjęcia obrabiam, bo obiecałam je przecież. Za głowę się złapała i myślę sobie tak, kurczę, będziesz obrabiać te zdjęcia teraz godzinę albo dwie, robić selekcję, tylko po to, żeby komuś wysłać i nigdy więcej do tych zdjęć zapewne nie zajrzysz. Czyli najpierw tracimy czas, żeby robić zdjęcia, później tracimy czas, żeby je obrabiać, selekcjonować, a później i tak nie mamy czasu, żeby je obejrzeć. Przecież codziennie się coś fajnego dzieje. Zaczęłam bardziej obserwować to, co się dzieje wokół mnie, bardziej cieszyć się imprezą, obserwować ludzi na imprezie, cieszyć się tymi relacjami, które mam, no bo nie tracę tego czasu na robienie zdjęć, na dokumentację tego, co mnie spotyka. Po prostu wchodzi to do mojej głowy i staram się zapamiętać wydarzenia z mojego życia. Także zmieniło się bardzo dużo. A co się zmieniło w Twoim życiu? Opowiedz mi, jeżeli udało Ci się również podjąć takie wyzwanie, zmieniło się cokolwiek w Twoim życiu, spróbowałaś odstawić te media społecznościowe, czy cokolwiek się naprawiło, czy spróbowałaś pół środków, czy jednak poszłaś tak jak ja na całość, że nie będziesz robić tego, tego i tego i po prostu kasujesz. Jestem bardzo ciekawa, co u Was, co u Ciebie. Jeżeli film Ci się podobał, no oczywiście łapka w górę. Zapraszam do subskrybowania mojej playlisty vlogowej i koniecznie podaj mi swoje sposoby na takie realne czy nierealne życie, jak wylogowujesz się. Z tego czekam na Twoje komentarze. Do zobaczenia w następnym odcinku.